Dzień dobry moje drogie strzelce, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Kochani moi, pytacie o to, więc odpowiem. Pytacie o to, o co? O to, czy, gdzie znajdę filmy dla swojego znaku, albo czy jest film dla strzelca na lato? No kochani, wszystkie moje filmy zawsze ułożone są w playlistach, zapraszam do playlist, tam znajdziecie filmy dla swojego znaku na różny okres, tak? Na różne okresy, więc zachęcam. A teraz już przechodzimy. Przede mną karty z przesłaniami. Wyjmiemy jedno przesłanie główne dla Was na cały tydzień. Po lewej stronie na każdy dzień tygodnia dwie karty reprezentujące Waszą energię. Po prawej stronie jedną kartę reprezentującą energię napływającą. O, super. Moje drogie strzelce. Konieczność pobycia ze sobą. Mówię serio, to jest odpowiednik eremity. Żeby w samotności coś sobie może przemyśleć, aby to mogło zaaktywować jakiś nowy początek, żeby odkrywać jakby to, co wokół nas, dzięki naszemu umysłowi, ale tak bez ruchów, bez pracy, bez wysiłku. Odpocząć. Przygotować się do, słuchajcie, ponownego wejścia do życia. Może część z Was potrzebuje odizolowania albo potrzebowało odizolowania. Medytować. No, słuchajcie, ciekawe. Zobaczymy. Poniedziałek. Magik i sześć kielichów, rzekłabym cudowny dzień kontroli nad własnym życiem. Możecie zechcieć. Dokładnie. Dobra, powiem tak. Część z Was może zechcieć odwiedzić kogoś z przeszłości, spotkać się z jakąś osobą, z którą czuję niezwykle silne połączenie. Natomiast z zewnątrz na Was napiera taka energia konfliktu de facto. Takiego konfliktu niezbyt przyjemnego, bo ktoś chce wygrać za wszelką cenę i to zwycięstwo nie jest zbyt przyjemne. Walczy, ale nie bierze pod uwagę dobrych intencji. To jest z zewnątrz. I Wasza rada na to wszystko jest, słuchajcie, żeby powiedziałabym tak. Życzliwość w tej sytuacji będzie najlepszą odpowiedzią. I tyle. Po prostu. Dobrem spacyfikujecie tą historię tutaj. I to nawet Was, szczerze mówiąc, nie zdestabilizuje za bardzo przy magiku. We wtorek. We wtorek bardzo, bardzo silne dążenie do prawdy, do tego, żeby jakby chronić to, w co wierzymy. I znowu sześć kielichów, słuchajcie. Z zewnątrz teraz. Więc jeśli tutaj zechcieliście odnowić swoją relację z kimś z przeszłości, spotkać się z osobą, którą czujecie się doskonale, która jest Waszą bratnią duszą, no to powiedziałabym we wtorek znowu ten kontakt dla części z Was zostanie odnowiony lub też jakby będzie kontynuowany. Natomiast ogólnie rzecz biorąc we wtorek 7 była, czyli stań mocno na ziemi, chroń w to, co wierzysz. Tak, broń tego, co Twoje. Trzymaj się twardo ziemi, broń pozycji, król mieczy. No jakby król mieczy, umówmy się, cóż mogę powiedzieć, klarowność umysłu, balans emocji równa się sukces, odsuwa emocje i wie, widzi prawdę, dąży do prawdy, zna prawdę. Zwycięstwo. Okej, okay. I 9 mieczy. O matko. Możecie się nie spodziewać, że osiągniecie jakiś sukces. I to Was zmartwi. Matko, co Wy, nie bójcie się. A z bólew to jest jakaś przychylność z otoczenia ogromna. Jakiś przełomowy moment. I ten moment przełomowy w Waszym życiu. Z jednej strony czujecie, że odniosłyście sukces i to super, ale z drugiej strony po prostu Was to stresuje. Czwartek. Okej, okay, czwartek już spoko, spoko. Dbamy o siebie, wiemy, co mamy robić. Z zewnątrz taki spokój płynie też, jakby potrzeba w ogóle odpoczynku. To się pokazała 2 razy. W rycerzu mieczy dodatkowo rzekłabym
Jezu, wiecie, się mawia, że to człowiek, który taki, powiedzmy sobie, z klapkami na oczach leci po swoje, pełen ambicji, mocy, motywowany przez intelekt, może mieć dużo energii, tak, żeby manifestować to, co pragnie. Natomiast powiedziałabym, spokojnie, zaplanuj sobie sprawy. Tu mamy czwórkę mieczy, czyli zaplanuj sprawy. Szczególnie weź pod uwagę, jakby, że sprawy mogą się po prostu sobie po prostu skomplikować, tak, żeby ewentualnie mieć jakiś plan B. Więc spokojnie. Boże. Dwa kielichy i wieża. No to powiem tak. Dla części z Was rozpadnie się relacja, bo przyjdzie z zewnątrz jakaś nowa. Dla części z Was przyjdzie z zewnątrz coś nowego, uczuciowego, i po prostu to będzie jak trafienie piorunem. Dla części z Was, jeśli macie dzieci i w domu są jakiegoś, powiedziałabym, rodzaju nieszczególnie dobre dni ostatnio, to zwróćcie pod uwagę, weźcie pod uwagę dzieci swoje, w sensie, żeby nie były świadkiem jakichś takich trudniejszych wydarzeń. Też bym tak powiedziała, okej? Wieża to nie zawsze negatywne. Znaczy tak, jeśli macie miłość, która nie była ustalona na solidnym fundamencie, to trzeba będzie to zburzyć i zacząć od początku. Okay? Część z Was może zechcieć coś zburzyć samemu. Wziąć sprawy jakieś we własne ręce związane z domem. Zobaczymy, co dalej. Bo to był piątek, ale to z sukcesem idzie wszystko. Czyli jakichś zmian dokonacie. Dokładnie, wasza karta. Wykorzystacie też, moim zdaniem, jakąś sposobność nadarzającą się do tego, żeby coś zmienić w waszym domu, w waszym związku, w waszej relacji. Wyjdzie wam to na dobre, bo w piątek, przepraszam, w sobotę mamy kartę Świat i waszą kartę przy ósemce Buław. Ósemka Buław tutaj to jest jakby szybkość, akcja, dużo się dzieje, tak? Z zewnątrz napływa, a my zachowujemy spokój w tym wszystkim. Cierpliwość, równowagę, samokontrolę, harmonię, powściągliwość, świat. Dokonaliśmy czegoś i to nas napawa spokojem. Mamy swoje spełnienie i to nas napawa spokojem. Niedziela. Super. W niedzielę ktoś będzie chciał wrócić. Dla części z Was taka sytuacja. Lub coś naprawić. Lub powiedziałabym, odrodzi się coś, tak? Przebudzi się ktoś lub coś. Jakaś sytuacja też może się przebudzić. Natomiast urzędowa w niedzielę to nie sądzę. Natomiast może nastąpić jakieś rozgrzeszenie, jakieś przebaczenie, tak? I to jakaś zmiana pozytywna, moim zdaniem, z zewnątrz napłynie. Dlaczego pozytywna? Dlatego, że tu mamy 8 kielichów, które mówi, że dziękuję bardzo, od tego, co zgniło, śmierdziało, to ja już jakby idę. Dziękuję, odchodzę. W stronę kierowany własną intuicją, w stronę tego 9 kielicha, który ma reprezentować tylko i wyłącznie żywe uczucia, fajne emocje. No i jest as monet. As monet, czyli nowa możliwość. Nie zawsze finansowa. Tutaj powiedziałabym, że to jest nowa możliwość właśnie natury emocjonalno-uczuciowej, związkowej. Może dla części z Was przydomowej. Tak, jeśli tutaj dokonywaliście zmian we własnym domu, braliście sprawy w swoje ręce i staraliście się jakby poukładać wszystko tak, żeby było naprawdę oparte na trwałym fundamencie, a nie na iluzjach, to niedziela może być dobrym dniem, żeby to dokończyć. Te sprawy się odrodzą jakby. Trzeba będzie dokończyć jakąś rozmowę na ten temat albo dokończyć działania w tym zakresie. No i cóż mogę powiedzieć, Jasmona, to jest piękną energią, bardzo żywą, bardzo zdrową. To od Was zależy, co dalej z tym zrobicie, tak? Ja zawsze powtarzam, że to jest check in blanco. I jeśli będziesz opiekować się tym właściwie, to osiągniesz sukces po prostu. Wszystkiego dobrego, moje drogie strzelce, pięknego tygodnia Wam życzę, pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.